trener Korony Kielce, Maciej Bartoszek. Panie trenerze, po pierwszej części pewnie było nerwowo, bo 0-2 i gra nie najlepsza. Zresztą gdzieś w przerwie dużo trener uwag miał do zespołu, natomiast po przerwie ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Większa determinacja, zaangażowanie, efekt 4 gole, zwycięstwo. Na pewno jakby w pierwszej części, w pierwszym fragmencie tego spotkania zespół ŁKS-u był bardziej dynamiczny, bardziej agresywny, bardziej zdecydowany od nas. Myślę, że to jest też efekt tego, jaką pracę zawodnicy wykonali w tym tygodniu i jednak potrzebowali trochę tych minut, żeby to rozbiegać i z każdą minutą w tej drugiej połowie wyglądało już to lepiej. Pierwszy mecz w barwach Korony, Przemysława Szarka, od razu gol, po stałym fragmencie, dośrodkowanie Cetnara, głowa Szarka, więc to też taka wartość pewnie dodana, bo wiemy, że tych goli ze stałych fragmentów Korona w ostatnich latach nie zdobywała zbyt wielu. No tak, gdzieś tam w ostatniej fazie tego sezonu ekstraklasowego trochę tych goli ze stałych fragmentów strzeliliśmy, no ale faktycznie, że tam można tak powiedzieć, że w ostatnim czasie mało tego było. No tak, no przede wszystkim bardzo dokładne podanie Mateusza i fajne wykończenie Przemka Szarka, także to na pewno na plus. Cieszą też pewnie bramki młodzieży Wiktora Długosza, Mateusza Sowińskiego, obaj pojawili się w drugiej połowie i rzeczywiście fajne zmiany, aktywni od początku i też widać, że ta fizyczność wreszcie idzie do przodu, bo już tak nie odstawali na tle rywali pod tym elementem. Tak, no ta praca z pierwszym zespołem przynosi efekty, jak widać. Ci chłopcy mężnieją, rozwijają się, dostają cały czas szanse i każde te minuty w tej ekstraklasie, tak, i każde te dni w treningu z pierwszym zespołem na pewno dużo dają tym zawodnikom. To zresztą dzisiaj widzieliśmy. W drugiej połowie też dobrą zmianę dał Maciej Firlej. On też bardzo mocno z przodu pracował, to było też ważne. Generalnie w drugiej połowie w ogóle wyglądaliśmy lepiej, tak jak już powiedziałem, z każdą minutą gdzieś to lepiej wyglądało. Także okej, no wynik cieszy. Co do gry można mieć jeszcze sporo zastrzeżeń, ale na pewno idziemy do przodu. Dwa pytania mamy od kieleckich dziennikarzy. Pierwsze to transfery. Jest Przemysław Szarek, to pierwszy letni transfer. Kiedy możemy się spodziewać kolejnych piłkarzy, którzy podpiszą umowę w Kielcach? No myślę, że to w tym tygodniu nastąpi bardziej dynamicznie i zaczniemy gdzieś tam pokazywać te nowe twarze szerzej mediom. Także tak, takie są założenia i mam nadzieję, że tak będzie. A co z umową trenera Bartoszka i Macieja sztabu szkoleniowego, bo te umowy również nie są na razie jeszcze parafowane. No tak, no myślę, że te kwestie gdzieś tam przejmowania, zmiany właścicielskie powodują to, że to w tym momencie jesteśmy w zawieszeniu. Zresztą pozyskiwanie tych nowych zawodników i podpisywanie tych umów, no też gdzieś to po prostu dłużej trwa. No ale to mówię, to już nie zależy od nas. No, swoją pracę wykonujemy, no czekamy, mam nadzieję, że to na dniach wszystko będzie sfinalizowane i spokojnie będziemy mogli pracować. A jak te najbliższe dni będą wyglądały? No bo wiemy, że w piątek już pierwszy mecz o stawkę, czyli Puchar Polski w Kaliszu. W sobotę, Puchar Polski w Kaliszu, więc czy będzie jakiś sparing, czy już rzeczywiście takie przygotowania bardziej pod ten mecz pucharowy? Nie, tak jak mówiłem, zawodnicy bardzo mocno popracowali. W tym tygodniu jeszcze też, wiadomo, musimy popracować, bo nie szykujemy się tutaj jakby i nie przygotowujemy się pod ten jeden mecz, tylko pod sezon. W każdym bądź razie w tym tygodniu na pewno troszkę lżej będą pracować, na pewno nie tak ciężko jak w zeszłym tygodniu. No i tak, no i będziemy się szykowali już też, na pewno przynajmniej jedną jednostkę treningową poświęcimy na przeciwnika.